Dzień dobry Państwu. Od pewnego już czasu realizujemy z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów taki program, który ma na celu popularyzację wiedzy o ulicy Kościuszki w Katowicach, która, jak się okazuje, jest jedną z najstarszych ulic tego miasta. Ona jest dość szczególna, ponieważ gdy się patrzy na mapę Katowic, to zauważy się, że ona w sposób wyjątkowo prosty została wytyczona, także ma taki charakter ulicy sztucznie powstałej, a nie wytyczonej na bazie czegoś, co istniało wcześniej jako droga wiejska, czy jako jakaś naturalna przestrzeń, która była stosowana w celu przechodzenia z jednego miejsca na drugie. Ale trzeba powiedzieć, że ta ulica ma także swoją znamienitą historię. Otóż jak się popatrzy na plany Katowic jeszcze z XVI wieku, to widzi się, że Katowice są zaznaczane jako wieś, która ma uprawy chmielu. Można sobie wyobrazić, że tutaj jakieś gorzelnie istniały. Niemniej wszędzie są lasy i tylko gdzieniegdzie te lasy są wykarczowane i powstają folwarki. I właśnie takim folwarkiem zupełnie niezależnym od Katowic był kiedyś Brynów, na najstarszych planach jeszcze zaznaczany pod nazwą Brwinow. Może to dowodzi jakiejś słowiańskiej genezy tej części. Jego industrialne dzieje rozpoczynają się w momencie, gdy ta część Katowic zostaje zakupiona przez Johanna Ferdynanda Kolchasa. Muszę przyznać, że o Kolchasie tak nie do końca wiadomo wszystko. Odnotowano go na Śląsku już w 1761 roku i wtedy został zapisany jako dzierżawca kuźnicy w Pyskowicach. Oczywiście Pyskowice nazywały się wtedy Pajskreczan. Natomiast z czasem stał się pełnym inicjatywy przedsiębiorcą i miał już także dalsze przedsiębiorstwa, kuźnicę w Kuczowie, fryszerkę w Mokrusie i cajniarkę w Figlarni. I funkcjonował rzeczywiście dobrze. W raporcie ministra Hajnica z 1780 roku nawet został przedstawiony jako jedyny przedsiębiorca w całych Prusach, który miał świetnej jakości stal i dzięki temu uzyskiwał nawet za 200 centnarów tej swojej stali niezwykłą cenę 2000 talarów. To by mogło poświadczać fakt, że Kolchas był świetnym, powiedzielibyśmy dzisiaj, inżynierem, który eksperymentował i rzeczywiście on był jednym z tych, którzy jako pierwsi zaczęli stosować koks uzyskiwany z węgla kamiennego. Mówi się, że niemal w tym samym momencie, gdy udało się tego dokonać w małej Panwi, także właśnie Kolchas zaczął ten koks stosować. Tyle tylko, że w momencie, kiedy Kolchas zaczął zarabiać dobrze w tych swoich dzierżawionych zakładach, to oczywiście wypowiedziano mu dzierżawę. On się z tym bardzo zdenerwował, ale przez to, że wyrobił sobie już renomę jako przedsiębiorca, uzyskał specjalne zezwolenie, bo tu trzeba podkreślić fakt, że mieszczanin nie mógł sobie tak dowolnie kupować ziemi, ale on dostał specjalne pozwolenie królewskie i zakupił dobra rycerskie, które obejmowały część ziem w Katowicach, w Karbowej, w Bogucicach i właśnie w Brynowie. I to w Brynowie już w 1801 roku uruchomił kopalnię węgla kamiennego, którą nazwał
imieniem Beatę. Nie wiemy dzisiaj dokładnie, kim była Beatę. Może była jego partnerką. Wiemy za to, że miał córkę, która miała na imię Henriette Eleonore, i ona też będzie niezwykle ważna, ponieważ sam Kohlhaas umiera w 1808 roku i wtedy na chwilę ta kopalnia Beate przestaje być tak aktywna, tyle tylko, że jej córka poślubiła bardzo znanego górnośląskiego przemysłowca Johanna Friedricha Wedinga, który początkowo miał oficjalną pracę, był urzędnikiem Urzędu Górniczego, Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i wtedy nie mógł sam się zajmować tym przemysłem, ale potem porzucił tę posadę i już 10 lat po śmierci swojego teścia zaczął działać jako właśnie przemysłowiec i uruchomił także nową hutę cynku, którą nazwał Henriette. Także można by powiedzieć, że zaczęło się wszystko od Kohlhaasa i to będzie bardzo ważny moment, bo trzeba sobie wyobrazić, że przed 1801 rokiem pomiędzy wsią Katowice a folwarkiem Brynowem komunikacja prowadzona jest tylko jakimiś ścieżkami wiejskimi, dróżkami, a w momencie, gdy powstaje owa Beata, kopalnia Beate, to wtedy tam już zaczyna się ruch powozami i ta droga staje się szersza i bardziej utrwalona. Czyli można by powiedzieć, że pierwsze szlaki przetarte zostały właśnie w 1801 roku. Trzeba powiedzieć, że istniała wtedy także taka ścieżka, która wytyczała bieg obecnej ulicy Świętego Jana i można się zastanawiać, czy na przykład ta figura Świętego Jana, która tam stanęła w 1816 roku, miała jakiś związek z faktem, że imię Kohlhaasa brzmiało właśnie tak, Jan. Więc te związki Katowic czy Brynowa ze Świętym Janem dość wcześnie się, można by powiedzieć, rozpoczęły. Trzeba zauważyć, że ta droga rozwijała się dość powoli. Ona wiodła między polami i pewnie nie powstałaby jako taka bardzo ważna promenada, gdyby w międzyczasie tak zwanym nie doszło do utworzenia miasta Katowice. Przypomnijmy, że pierwsze plany związane z utworzeniem w Katowicach silnego ośrodka przemysłowego powstały jeszcze w latach 30. XIX wieku i takim punktem przełomowym było przeniesienie spółki, która należała do Franza Winklera i zarządzana była już przez Friedricha Wilhelma Grundmana z Mysłowic do Katowic. Potem wprowadzono kolej w 1846 roku i wydaje się, że gdy kolej wprowadzono, to ta kolej zaistniała już w momencie, kiedy ulica Kościuszki była drogą dobrze ukształtowaną, zaczynała się w centrum Katowic, może gdzieś w okolicach karczmy, zwanej Arendą także, i wiodła duktem, który dziś dzieli się na dwie części, mianowicie ulicę Pocztową i ulicę Kościuszki. Dlatego ktoś, kto spojrzy na mapę, zobaczy, że w zasadzie tory kolejowe stały się taką przeszkodą, która podzieliła jedną ulicę na dwie części. I gdy te tory zaczęły być coraz szersze, gdy do Katowic zaczęło przyjeżdżać znacznie więcej
pociągów trzeba było zrobić wiadukt, który prowadził tak, że w zasadzie z ulicy Świętego Jana trzeba było skręcać w prawo, by powrócić na tę drogę do Brynowa. I taka sytuacja jest utrwalona również w archiwach katowickich, właśnie w związku z projektem prowadzonym przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Przejrzeliśmy bardzo dokładnie te archiwa i tu ukazała nam się rzecz niezwykła. Otóż poza tym, że widzimy już w latach 70. właśnie taki układ, że powstaje Strasse nach Brynow, czyli ulica do Brynowa, która tak zakręca pod wiaduktem od Świętego Jana i wraca w swój dawny dukt, to jeszcze można w tych archiwach znaleźć świadectwa, że ta część za wiaduktem, czyli za torami kolejowymi, jeszcze w latach 70. do Katowic nie należała. I rzeczywiście, gdy się czyta te wczesne kroniki katowickie, to wyraźnie jest mowa o tym, że miasto przebiega do torów kolejowych. I wręcz mówi się o tym, żeby mogło powstać miasto Katowice, trzeba było niestety wykupić ziemię bardzo żyzną od chłopów, którzy na przykład mieli swoje pola i swoje domostwa w miejscu, gdzie potem powstał Kościół Ewangelicki. Podobno to był najżyźniejszy w Katowicach kawałek i gdy rolnik, który posiadał tę ziemię, je sprzedał, to z wdzięczności gmina ewangelicka pozwoliła mu jakby po raz pierwszy uderzyć w dzwon przy pierwszej mszy, przy pierwszym nabożeństwie, które tam zostało zorganizowane. A innym proponowano właśnie ziemie znajdujące się, powiedzielibyśmy, na południe od centrum miasta, czyli w takim, powiedzielibyśmy, komfortowym, nasłonecznionym miejscu. I z akt, które obejrzeliśmy, wynika, że tuż za wiaduktem znaczną część ziem posiadał Andrzej Warzecha. Wydaje się, że był rolnikiem, może zajmował się też jakimiś innymi drobnymi, rzemieślniczymi profesjami. Miał ogrody i miał te swoje małe warsztaty, miał dużo ziemi, którą dzielił potem zarówno na swoich krewnych, jak też, jak się wydaje, sprzedawał ją swoim parobkom. Tak więc w latach 70. wieku XIX największe połacie flankujące właściwie obydwie części u wylotu współczesnej ulicy Kościuszki to są ziemie, które należą do Andrzeja Warzechy. Jak się domyślamy z akt, potem po Andrzeju pozostała jego córka, która zaczęła administrować tymi ziemiami i powoli je sprzedawać tym wszystkim, którzy postanowili je kupić właśnie dlatego, że na przykład potrzebowali założyć jakieś przedsiębiorstwo budowlane, które było aktywne przy wznoszeniu kamienic katowickich czy w ogóle zabudowań Katowic. Na niektórych tych wczesnych planach można zobaczyć zabudowania należące do Warzechy, zabudowania należące do Zająca i przy tym takim skręcającym w Strasse von Brynow, czyli z Brynowa, nach Katowic, jak to na jednym planie jest zaznaczone, znajduje się także lokomotywownia, która ma taki zaokrąglony kształt. To jest bardzo ciekawy plan, bo on ukazuje, że po jednej stronie tej ulicy znajdowało się pole,
należące do warzechy, a po drugiej jego zabudowania. Przy czym też jest to ciekawe, że mówi się o tym, że ta ulica prowadzi von Brynow nach Katowic, czym podkreśla się, że ta część nie należy do miasta Katowice. Być może, bo tego się należy domyślać, w sytuacji, gdy już córka po Warzesze i wdowa po Andrzeju Warzesze sprzedały te jego ziemie, one chciały jednak, żeby jakaś pamiątka po ich krewnym pozostała. I można się domyślać, że tylko legendą jest owa opowieść, jakoby tym, który funkcjonował w Katowicach, był jakiś tajemniczy kuźnik czy jakiś tajemniczy pracownik warsztatu metalowego. Andrzej, który został upamiętniony ulicą Andrzeja i potem także placem Andrzeja. Najprawdopodobniej to właśnie rodzina Warzechy, sprzedając te ziemie, wręcz zażądała, by ulica i plac nosiły imię ich zacnego krewnego. Tak więc można by powiedzieć, że dzięki Kolchasowi i jego Beatę Grube, kopalni Beaty, ta droga zaczęła bardzo intensywnie być eksploatowana, a potem dzięki tej okoliczności, że została ona niejako już zaadaptowana na część miejską Katowic, można było tam zakładać także już kamienicę i zabudowę, która nadała jej zupełnie inny charakter. I tu muszę powiedzieć, że lata 70. to jest jednak czas, kiedy tam funkcjonują czy to cegielnie, czy jakieś warsztaty rzemieślników, którzy na przykład zajmują się kładzeniem dachów albo zajmują się dostarczaniem takiej armatury, która związana jest z łazienkami dość komfortowymi, bo pod numerem 3 na przykład w tym archiwalnym zbiorze można znaleźć taką reklamę pisma Klejmana, który był przedsiębiorcą trudniącym się z kładzeniem dachów, ale także właśnie produkcją wanien i pieców, które umożliwiały podgrzewanie wody do wanny, i w tym jego papierze listowym rzecz zilustrowano, pokazując te jego wyroby, także to jest coś niezwykle cennego, gdy chodzi o ten zasób archiwalny. Ale trzeba powiedzieć, że w tych archiwach można też znaleźć jakieś szyldy, które powstawały na poszczególnych zakładach, i to szyldy zarówno z czasów, gdy tam były jakieś przedsiębiorstwa niemieckie, jak i też z tych czasów późniejszych, z dwudziestolecia międzywojennego czy z czasów PRL, gdy te budowle były już polskie. Ciekawe jest także to, że zazwyczaj, gdy umieszcza się tam na planach jakąś posesję, to umieszcza się ją na tle ulic pobocznych i między innymi w tych planach z archiwów można znaleźć wspaniale wytyczone ulice, które otaczają tak zwany Blücherplatz, czyli dzisiejszy plac Miarki, także jedno z bardzo ważnych założeń powstałe przy tej ulicy Kościuszki. Po tym krótkim omówieniu owych akt pragnę powrócić do samej historii ulicy i tu powiem, że takim rokiem dość przełomowym dla
ulicy Kościuszki. Jest rok 1888. Wydaje się, że to wtedy właśnie postanowiono, że poszerzy się miasto, idąc dalej w stronę południa, i namówiono tyle Winklerów, by podarowali miastu ziemię, na której można by było utworzyć park. I taki park już zaplanowano jako Park Południe, Südpark. Zaczęto już myśleć o tym, żeby tam urządzać określone założenie zieleni, i wydaje się, że właśnie w związku z tym postanowieniem utworzenia takiej promenady prowadzącej do parku powstała inicjatywa nadania tej ulicy, nazywanej różnie, albo właśnie droga z Brynowa, albo do Brynowa, albo droga do kopalni Beaty, nazwy Beate Strasse. To nastąpiło dokładnie 13 października 1890 roku i można by powiedzieć, że tę datę należy symbolicznie uznać właśnie za taki początek ulicy, która dzisiaj funkcjonuje pod nazwą ulica Kościuszki. Tam trzeba powiedzieć, że w historii tej ulicy będziemy mieć do czynienia z kilkoma takimi przełomowymi momentami i na pewno jednym z tych przełomowych będzie założenie linii tramwajowej, ale to będzie dopiero 1912 rok i ta ulica już wtedy nie będzie miała tych pierwotnych cegielni, tylko będzie miała eleganckie kamienice, a nawet willę, i można by powiedzieć, że ten tramwaj już był takim ekskluzywnym pojazdem, który wiódł katowiczan wzdłuż promenadę Strasse do Südpark, czyli do tego parku. Ale jak wiemy, wszystko zaczyna się od momentu, gdy tam powstają cegielnie, i jedna z tych cegielni należała do Roberta Cieślika. Zapewne był on takim technikiem budowlanym. Założył sobie cegielnię, pewnie dostarczał cegły takim budowniczym, którzy już mieli utrwaloną pozycję w Katowicach, jak właśnie Grünfeldowie. I mniej więcej w latach 80. wieku XIX on zdecydował się budować wzdłuż tej ulicy Beaty pierwsze kamienice. One były dość skromne. Tu mamy jedną z nich z 1884 roku. One powstawały w pierwszej kolejności w okolicach numeru Kościuszki 17 i Kościuszki 14. Jak je można scharakteryzować? Były wznoszone z czerwonej cegły, miały zazwyczaj proste otwory okienne, prostokątne, ale ozdabiane jakąś białą kamieniarką, podobnie jak zresztą narożniki. Dlaczego stosowano czerwoną cegłę? Było to stosunkowo tanie, bo ta cegła była produkowana w jego cegielni, ale jednocześnie na pewno myślano też o tym, że jest to jednak region industrialny i dobrze wypalona cegła to jest coś, co nadaje elewacjom jakiegoś trwałego wyglądu. Trzeba przyznać, że chyba Cieślikowi przeszkadzało trochę w prowadzeniu interesu jego słowiańsko brzmiące nazwisko. To też wkrótce zmienił on to nazwisko na Zimmermann i zaczął funkcjonować jako Robert
Zimmermann, a jego spadkobiercami byli synowie, którzy też trudnili się zawodami budowlanymi i można by powiedzieć, że znaczna część Beate Strasse od lat 80. wieku XIX zaczęła należeć do rodziny Zimmermanów. Gdy się studiuje te związki własnościowe, to zauważa się, że bardzo wiele parceli to są parcele albo samego Roberta już Zimmermana, albo też jakichś jego ciotek czy innych krewnych. Wydaje się, że dość wcześnie Zimmermann rozpoznał fakt, że Katowice będą się rozbudowywać na południe i tymi prostymi swoimi kamienicami zaczął zaspokajać głód budowlany, który się wówczas pojawił. Ale to ma miejsce nawet jeszcze tuż przed tym faktem, bo mówiliśmy, to jest rok 1884 i jeszcze nie ma tej decyzji, że przekazany zostanie miastu ów teren pod założenie parku. Gdy ta decyzja została podjęta, to oczywiście znacznie więcej owych związanych z profesją budowlaną specjalistów na tym terenie zaczęło działać i między innymi pojawił się tutaj także Ludwik Schneider. My znamy go bardzo dobrze jako budowniczego kościołów, które są niemal we wszystkich częściach Górnego Śląska. Jest ich kilkadziesiąt. Natomiast w Katowicach jest coś niezwykłego, mianowicie pojawia się willa Schneidera, którą zaraz Państwu pokażemy. Chcę zaznaczyć, że jakkolwiek budowniczowie, którzy przybywali i zakładali zakłady swoje przy tej ulicy, jeszcze wtedy takiej półprzemysłowej, byli głównie Niemcami, niemieckojęzycznymi obywatelami, to jednak zdarzali się także właściciele polscy. I tutaj bardzo ciekawą kamienicą jest kamienica przy Kościuszki 16, która w zasadzie już w 1905 roku została zakupiona przez Jana Piechulka i Jana Kowalczyka. I ona jest o tyle ciekawa, że tam wydawano Górnoślązaka, pismo, które było adresowane do osób mówiących językiem polskim, a z czasem tam zaczął także funkcjonować Bank Ludowy, czyli można powiedzieć, że to taka ostoja polskości. Jest to dość ładna kamienica, ona została tutaj ozdobiona elewacją wykonaną z białej glazurowanej cegły, co oznacza, że właściciel tej kamienicy jednak od początku stawiał sobie taki cel, by ona się wyróżniała swoją jakością, jako że no, trzeba powiedzieć, że w Katowicach w tym wczesnym okresie, jeszcze około 1900 roku, obowiązywał taki podział, że te tańsze kamienice, mniej ozdobne, takie jakie wznosił Zimmermann, czyli wcześniej Cieślik, to były kamienice, które były wznoszone z taniej czerwonej cegły, natomiast ta biała, glazurowana była uważana za cegłę wyższej jakości. Tu trzeba też zwrócić uwagę na to, że ta kamienica ma okazałe balkony i te balkony nawet mają takie zaokrąglone otwory, co by wskazywało na już oddziaływanie secesji. Bo może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale secesja lubiła takie miękkie i łukowate wygięcia, które są właściwie zapożyczone z neobaroku. Ta kamienica jest skromna i ona nie ma takich ozdób secesyjnych, jakkolwiek te elementy charakterystyczne dla secesji się tutaj pojawiają.
Dość ciekawą budowlą jest owa willa należąca do Ludwika Schneidera. Wydaje się, że on właśnie dość wcześnie rozpoznał, że Katowice są już jakby podzielone między właścicieli przedsiębiorstw budowlanych i że on tutaj jako obcy przybysz niewiele zadziała, więc on tę willę stosunkowo szybko sprzedał. Ale gdy chodzi o jej formy, to ona też jest wznoszona, jak widać, z czerwonej cegły i ma rzeczywiście takie białe elementy kamieniarki. Ma taki szczyt, który byśmy nazwali niderlandzkim, który był stosowany na przełomie XIX i XX wieku w budowlach, które określano mianem neorenesansowych. Czyli możemy tu powiedzieć, że mamy do czynienia z taką dość skromną willą utrzymaną w duchu neorenesansowym. Ciekawy jest jej układ wewnętrzny, bo on zdaje się sugerować, że Schneider tu chciał zamieszkać i w dolnej części jest nawet pomieszczenie, które można uznać za pracownię i jest taki wyraźny dwudział, to znaczy zaplanowano jakby mieszkania dla dwóch rodzin z kuchnią, salonami, pokojami pana domu na parterze i pierwszym piętrze. Te mieszkania miały być jakby niezależne, chociaż jest to willa, jak wspomniałam, dość skromna, gdy się weźmie pod uwagę dzieje ówczesnej architektury. Niemniej ma ona dość ciekawe formy i dlatego jest takim ważnym elementem w zabudowie ulicy Kościuszki. Ona powstała dość szybko w 1891 roku, czyli można by powiedzieć, że Schneider wyczuł sytuację i zaledwie 3 lata po tym, jak postanowiono, że ta część będzie należała do miasta, właśnie tam, jeszcze kupując ziemię stosunkowo tanio, założył tę swoją willę. W tej chwili oglądamy kamienicę przy Kościuszki 34 i muszę powiedzieć, że ona jest właśnie taka dość typowa dla czasów, kiedy głównym architektem tej ulicy był Robert Cieślik, bo z czasem pojawili się tam także inni budowniczowie. Na wielu projektach podpisany jest Louis Dame, ale wydaje się, że Louis Dame występował raczej w charakterze kogoś, kto był jedynie przedsiębiorcą wznoszącym daną kamienicę, a projekt mógł pochodzić od kogoś zupełnie innego. I to jest, można by powiedzieć, wielki problem tych akt budowlanych, z którymi mamy do czynienia w przypadku ulicy Kościuszki, jako że nie zawsze można tam odgadnąć, kto jest architektem. Tyle, że w przypadku Roberta Zimmermana wydaje się, że jesteśmy w stanie rozpoznać pewne charakterystyczne elementy, jak na przykład prowadzenie takich rustykowanych, czyli w postaci takiego surowego kamienia prowadzonych pionowych podziałów wzdłuż całej kamienicy, która jest właśnie z czerwonej cegły i oprócz tego takie dość sztampowe stosowanie trójkątnych bądź łukowatych przyczółków, które są wycinkiem koła, albo też jakichś płaskich zamknięć w postaci takiego fragmentu belkowania. I zawsze jest ten podział na piętra, które zapewne mają tej wyższej jakości mieszkania i potem zawsze jest takie mezzanino, które pewnie było tańsze. Różnie to bywa z mieszkaniami. Można by powiedzieć, że na ulicy Kościuszki wykształcił się taki typ kamienicy, iż w dolnej części zawsze umieszczano jakieś sklepy, to też okna wystawowe są zazwyczaj tam większymi przeszkleniami.
w górnych częściach były jakieś bardziej okazałe mieszkania, gdzie zazwyczaj przeznaczano jakieś miejsce na salon, na jadalnię, na pokoje pana domu, pani domu, wspólny pokój rodziców, który był sytuowany gdzieś blisko pokoju dla dzieci. Oczywiście czasem były nawet dwie łazienki dla dorosłych i dla dzieci i gdzieś tam osobno, tuż przy kuchni umieszczony był też pokój dla służących, ale właśnie na coraz to wyższych piętrach zmniejszała się ta ilość pomieszczeń przeznaczonych na dane mieszkanie i dużo jest takich mieszkań, gdzie w ogóle nie przewidziano żadnego pokoju dla służących. Jak już wspomnieliśmy, te kamienice przy ulicy Kościuszki będą różne w zależności od tego, w której fazie powstały. Ta, która ma numer 19, też wyraźnie nawiązuje do tych form stosowanych przez Cieślika, który tak akcentował zazwyczaj pionowe podziały boniowaniami, ale też wyraźnie starał się oddzielić cokół od korpusu całej budowli i od owego mezzanino. Stosował takie krokszyny, które wspierały zawsze zręby dachu, więc można rzeczywiście stwierdzić, że uda się je rozpoznawać jako dzieło, które wyszło z warsztatu Cieślika. Bardzo ciekawa jest kamienica, która znajduje się pod numerem 25. Tutaj zachowały się dokumenty, które wskazują na to, że jej architektem był Woznicka. I ona jest o tyle ciekawa, że w samych aktach budowlanych zachował się piękny, lawowany rysunek, który oddaje kolorystykę przewidzianą jako pierwotna. Ona jest inna niż ta, którą mamy na obecnych widokach, ale nie trzeba z tego wnosić, że ona powstała według planowanego pierwotnie charakteru, jako że tam na tym lawowanym rysunku Woznicki okiennice mają kolor intensywnie zielony i sama elewacja jest pomalowana na taki wręcz bordowy kolor, czyli takie silne kontrasty barwne, a tutaj ostatecznie zrealizowano takie pastelowe barwy, które są typowe dla czasów secesji i ozdoby również są secesyjne. Ja postaram się tutaj tę fotografię nieco powiększyć, tak byśmy zobaczyli, że w części pierwszego piętra mamy do czynienia z takimi obramowaniami okien, gdzie pomiędzy oknem i otworem balkonu znajdują się piękne motywy w postaci słoneczników, czyli można by powiedzieć, że to jest już taka klasyczna kamienica secesyjna, bo trzeba tu podkreślić, że w przypadku Katowic mamy do czynienia z zabudową bardzo często taką, która powstała pomiędzy 1890 a 1910 rokiem i to jest dokładnie czas, w którym w całej Europie właściwie rozwijała się bujnie secesja, ale to jest także ten okres, kiedy jeszcze tworzono bardzo wiele kamienic eklektycznych, wykorzystujących motywy neobarokowe czy neogotyckie. Dlatego powszechnie wszyscy mówią o katowickich kamienicach, ach, my mamy kamienice secesyjne, ale tu trzeba powiedzieć, że nie wszystkie są secesyjne i ta
przy Kościuszki 25 śmiało może być nazwana secesyjną właśnie przez to, że ma te piękne motywy kwiatowe w postaci tych słoneczników. Zdarza się, że niektóre kamienice przy ulicy Kościuszki mają nawet taką formę ozdobną, umieszczoną w kwadracie, co by mogło sugerować, że istniały jakieś związki pomiędzy tymi architektami tworzącymi w Katowicach a secesją wiedeńską, gdzie rozwijał się tak zwany kwadrat Stil. Tak w okolicach Placu Miarki mniej więcej można znaleźć kilka kamienic, gdzie właśnie są takie motywy ornamentalne, dość płaskie, umieszczane w kwadratach. Trzeba też wspomnieć o tym, że te kamienice przy ulicy Kościuszki nie zawsze przetrwały do naszych czasów w dobrym stanie, ale można obecnie zauważyć pewne, powiedziałabym, pocieszające zjawiska. Otóż przy ulicy Kościuszki 33, właśnie w takiej kamienicy, która może nie jest szczególnie okazała, jako że jest wykonana z cegły i ma właśnie te charakterystyczne boniowania, które są wykonane jako biała kamieniarka, powstał akademik. Ta kamienica została całkiem niedawno odnowiona pięknie i została udostępniona jako akademik dla studentów. Tam są dość tak nowocześnie wykonane wnętrza, w których studenci mogą się całkiem nieźle czuć. Przy Kościuszki 38 powstała kamienica, która jest przypisywana jednemu z synów Cieślika, Georgowi Zimmermanowi, która ma taki piękny, okrągły narożnik zwieńczony kopułą, jest wyjątkowo okazała. Wejście ma zaznaczone takimi kolumnami przy narożniku, jako że to jest taka kamienica narożna. Ona wyróżnia się zarówno swoim monumentalizmem, jak i właśnie dbałością wykonania od pozostałych. I to jest już ten czas, kiedy nawet cieślikowie rezygnują z tej formy. Tutaj pod numerem 41 jest jeszcze taka kamienica, która ma wyraźnie formy charakterystyczne dla Cieślika. Jest taka dość skromna i widać było, że wybudowano ją z myślą o jakimś urzędniku bądź nawet robotniku. Natomiast tutaj mamy jej konstrukcję i okazuje się, że w konstrukcji już nawet wykorzystywano jakieś elementy stalowe czy nawet jakieś elementy betonowe. To już był ten czas. Gdy chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, to trzeba przyznać, że to był czas, kiedy w Katowicach głównie zaczęli działać architekci, którzy tutaj przyjechali jako wykształceni albo w Warszawie, albo we Lwowie, zwolennicy form modernistycznych. Często podkreśla się, że to zamiłowanie architektów, którzy działali w Katowicach po 1922 roku, czyli po przejęciu Katowic przez administrację polską, w duchu modernizmu było podyktowane biedą i rezygnacją z ozdobnych detali właśnie z powodu konieczności oszczędzania, ale trzeba zaznaczyć, że dla wielu architektów katowickich był to po prostu moment, kiedy mogli zastosować to, co uważane było za progresywne i za niezwykle nowoczesne. I pośród tych architektów jednym z eksperymentatorów, który bardzo ciekawie kształtował bryły budynku,
był Filip Brenner i on właśnie przy ulicy Kościuszki wzniósł taką kamienicę, która się wydaje niezwykle prosta, bo ma wyraźnie wyodrębniony taki prostopadłościan, który jednak został zaznaczony na narożniku taką formą okna przeszklonego z ujęciem owego narożnika i potem nagle ta prosta forma jest jakby przełamana formą, która tworzy takie bardzo organiczne, opływowe kształty i ma łezkowe balkony, które wydają się swoistym znakiem rozpoznawczym Filipa Brennera. Także można by powiedzieć, że przy ulicy Kościuszki mamy bardzo różne budowle, między innymi także takie, które powstały już w czasach modernizmu. Taką była też willa, którą wzniósł Michejda pod numerem 65. Ja mówię była, bo niestety tam doszło do rozbudowy i ten pierwotny charakter willi Michejdy został niedawno całkiem utracony. Ciekawa jest też kamienica przy Kościuszki 45. Ona ma charakter takiego już zmodernizowanego obiektu, chociaż powstała jeszcze przed I wojną światową i tam powstały niezwykle okazałe mieszkania, które mają tak zwany ogród zimowy, czyli mają takie balkony, które zostały całkowicie przeszklone. I ja to podkreślam dlatego, że bardzo często słyszymy w opowieściach o modernizmie katowickim właśnie takie stwierdzenia, że elementem charakterystycznym dla kamienic, które powstają jako modernistyczne w dwudziestoleciu międzywojennym, są właśnie te ogrody zimowe, a ta kamienica dowodzi, że ten zwyczaj przeszklenia balkonu oczywiście nie w takiej formie, jak to miało miejsce w przypadku modernizmu dwudziestolecia, tylko właśnie w formie gęstych takich podziałów, które powodowały, że też prosy okienne jakby wypełniały całość i nie dawały wrażenia szkła, już jednak miały miejsce znacznie wcześniej. Podobnie ciekawa jest kamienica przy Kościuszki 47. Tutaj mamy takie zaokrąglenia dachów i też działanie ryzalitami i balkonami. I to także jest jeszcze takie działanie typowe nawet dla okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej. Wspomnieliśmy już o tym, że wyznaczenie terenu parku Kościuszki bardzo znacząco wpłynęło na charakter zabudowy tam powstałej i można by powiedzieć, że nie byłoby na przykład placu Miarki jako parku, ponieważ ten plac został ukształtowany już początkowo jako park, co jeszcze obejrzymy, gdyby nie to, że ulica Kościuszki była ową promenadą wiodącą na południe. Ale trzeba powiedzieć, że wśród kamienic, które powstały przy tej ulicy, szczególne miejsce zajmuje kamienica wzniesiona przy Kościuszki 61. Znamy jej architekta. Tym architektem był Albert Köhler i jej szczególność polega między innymi na tym, że od strony elewacji południowej zamieszczono takie balkony w kształcie wycinka koła, które są osadzone na bardzo cienkich kolumienkach, czasem prowadzonych w parach. Można sobie wyobrażać, że na tych balkonach znajdowała się pierwotnie zieleń, ale jeszcze przed samą kamienicą
założono także taki ogród i już w archiwum można przeczytać, że zaplanowano, że będzie tam mieszkanie dla takiego portiera, który będzie się także miał obowiązek zajmować tym ogrodem umieszczonym przed wejściem. Zachowały się też opisy mieszkańców pierwotnych tej kamienicy, którzy twierdzą, że na schodach znajdował się tam czerwony dywan. Także można sobie wyobrazić, że ta kamienica była szczególnie luksusowa i że w czasach, gdy ona powstała, czyli już na początku wieku XX, jednak zmienił się status ulicy Kościuszki i ta ulica stała się taką niezwykle, powiedziałabym, ekskluzywną. Tutaj mamy właśnie archiwalne zdjęcie z 1934 roku, gdy ta roślinność przy kamienicy jest już niezwykle bujna i można też zobaczyć, że osoby mieszkające w tej kamienicy zdobiły roślinnością swoje balkony, a pocztówki z czasów, kiedy jeszcze ulica była nazywana Beatę Strasse, wskazują, że jej elewacja była dość kolorowa, zrywała z taką szarzyzną. Wspomnieliśmy, że plac Miarki, czyli niegdysiejszy Blücherplatz, też był założeniem zieleni, miał alejki, miał wspaniałą roślinność. Można zakładać, że o tę roślinność dbał także Paul Zalman. Zalman został w 1913 roku wyznaczony jako ogrodnik, który zajmował się roślinnością w Südpark, czyli późniejszym parku Kościuszki. I trzeba powiedzieć, że on po wojnie powrócił do Katowic, po I wojnie światowej i objął swoje stanowisko ponownie w 1920 roku i nie został zwolniony także, gdy Katowice stały się polskie w 1922. Nadal jako wyjątkowo wybitny specjalista piastował swoją uprzednią funkcję, ale rzecz się zmieniła, jako że on w przeciwieństwie do wielu innych urzędników katowickich nigdy nie chciał się uczyć polskiego. Był bardzo wrogo do polskości nastawiony, a w końcu wystąpił do Hitlera z prośbą o to, żeby w Katowicach powstała jedyna zagraniczna filia NSDAP. No i przy takiej jego wrogości oczywiście został odesłany na emeryturę, także to też jest rzecz znamienna, że nie został zwolniony i karnie jakoś nie wylądował na bruku, tylko jednak zapewniono mu emeryturę. On wówczas się przeniósł w głąb Niemiec i zamieszkał w Marburgu. A pamięć o nim przetrwała przede wszystkim właśnie jako o założycielu wspaniałej zieleni miejskiej. Już w górnej partii ulicy, gdy zbliżamy się do parku Kościuszki, mamy także takie domy spółdzielcze, które mają dość ciekawą formę, bo one nie są już takie całkowicie historyzujące, chociaż nie przyjęły tej formy modernistycznej. Tutaj chciałam jeszcze pokazać tę willę Michejdy w czasach, gdy podjęty już został remont, gdy ona została pozbawiona swoich elewacji, ale jednak jej bryła zachowała te kształty typowe dla modernizmu. Gdy chodzi o ów park zwany Südpark, to on został wzbogacony zarówno pod względem flory, jak i pod względem fauny w czasach administracji polskiej, jako że to właśnie po 1922 roku pojawiły się tam rododendrony, które no, częściowo zachowały się nawet do dzisiaj. I
pierwotnie urządzono tam także mini ogród zoologiczny, w którym były i jelenie, i sarny, i jakieś owieczki, i nawet dzik. Natomiast trzeba tu zaznaczyć, że to było takie ulubione miejsce relaksu dla katowiczan i dość wcześnie tam właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym pojawiły się także hale wystawowe, które służyły tym tak zwanym słynnym katowickim wystawom. I trzeba tu wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie ja tutaj pokazuję plan parku jeszcze w wersji niemieckiej i w takiej najwyższej części parku zwanej Beatenhöhe, czyli jakby wzgórze Beaty, znajduje się wieża. Można się dziwić, co to za wieża. Otóż w cesarstwie wilhelmińskim pojawiła się idea upamiętnienia kanclerza Bismarcka takimi wieżami i pewien typ konstrukcyjny takiej wieży powstał za sprawą architekta Wilhelma Kreisa, ale ten typ był każdorazowo jednak dopasowywany do miejscowych warunków i gdy około 1900 roku zebrał się w Katowicach komitet, który postanowił zbudować taką wieżę Bismarcka właśnie na wzgórzu Beaty w parku dzisiejszym Kościuszki, a wtedy Zuidpark, to plany dla tej wieży przekształcił na użytek miejscowy Majer, który był budowniczym zatrudnionym w tej słynnej szkole budowlanej, gdzie dzisiaj mieści się Akademia Muzyczna w Katowicach. I tę wieżę szybko dość wzniesiono. Ona miała taki czterometrowy cokół, potem ten korpus główny i wieńczyło ją takie miejsce, gdzie był belweder, czyli miejsce, z którego można było podziwiać widok. Ale tam także był taki płomień wieczny palony ku czci kanclerza Bismarcka. I można się domyślić, że w momencie, kiedy Polacy objęli administrowanie Katowicami, ta wieża została przekształcona właśnie na wieżę Kościuszki, zlikwidowano popiersie Bismarcka, zastąpiono ozdobę popiersiem Kościuszki, ale to jednak okazywało się za mało, tam ciągle ten żywioł niemiecki, antypolski się gromadził, dlatego wieżę postanowiono rozebrać i wówczas wykorzystano to miejsce na zainicjowanie czegoś, co miało funkcjonować jako skansen, mianowicie zaangażowany także w tworzenie Muzeum Śląskiego, Tadeusz Dobrowolski zdecydował przenieść w to miejsce kościół z Syrynii w powiecie wodzisławskim z 1510 roku. Niektórzy mówią nawet o tym, że ta wersja z 1510 to było przestawienie budowli, która powstała może nawet już w wieku XIV. I tak oto w Katowicach stanął kościół świętego Michała, dość szczególny pod tym względem, że często jest tak, że ktoś, powiem złośliwie, zapyta katowiczan, jaki jest najstarszy, czy który z kościołów w Katowicach jest najstarszym kościołem. I wtedy wszyscy myślą o na przykład pierwszym kościele katolickim, który stał na Placu Wolności, ale tak naprawdę tym najstarszym jest właśnie przeniesiony do Katowic kościół świętego Michała. Można by podążać ulicą Kościuszki jeszcze dalej w górę, ale my tutaj w tym wykładzie chcieliśmy się
skoncentrować na tych czasach, gdy ta ulica dopiero nabierała kształtu, więc myślę, że pokrótce opowiedzieliśmy w ten sposób o wszystkich, czy o większości, może nie o wszystkich, a o większości istotnych założeń, które tam powstały. Zapraszamy wszystkich na spacery. Miejmy nadzieję, że gdy jakoś rozwiąże się sytuacja covidowa, to jeszcze zdołamy zaprosić Państwa na spacer i wówczas powiemy także o tych obiektach, o których tutaj nie wspomniałam. A dzisiaj dziękuję już bardzo za uwagę i do widzenia.